Cześć, witajcie, ja jestem Dekamos i teraz w kolejnym odcinku na moim kanale. Jedyne o co was dzisiaj poproszę to o to, abyście udostępnili ten materiał, jaki obejrzeli do końca, żeby jak najwięcej osób się dowiedziało, na jakim etapie stoimy albo raczej leżymy. I zapraszam do oglądania. Jako iż na YouTubie nie znalazłem żadnego sensownego odcinka poruszającego tak ważny temat, jakim jest aktualnie artykuł 13, zwany również w Polsce jako Akta 2. Ale zacznijmy od początku. Akta 2, jeżeli ktoś nie wie co to jest po prostu jedna wielka cenzura internetu, która przenosi się na więcej portali, nie tylko YouTube, ale m.in. Twitch, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, bądź wiele, wiele innych portali, które dziennie odwiedzamy, jak i lubimy. Co powoduje Akta 2? Między innymi to, że nie będzie można praktycznie nic robić w internecie, może przesadziłem, jeżeli mówię, że nie można nic robić w internecie, ale nie będzie można wyrażać swojego zdania, co oznacza koniec komentarzy, memów i wielu, wielu twórców na YouTubie. Jakby to wam bardzo prosto wytłumaczyć. Będę chciał sobie wstawić odcinek z Ubi Mobile. No niestety, nie będę mógł tego wstawić, bo na przykład muzyka w tle, którą użyję do odcinka, nie jest mojego autorstwa, więc nie mam do niej prawa, więc nie mogę jej użyć. Nie mogę sobie nagrać Fifki Mobile, bo nie mam do tego prawa, nie mam tutaj zgody, zezwolenia od Electronic Arts, czyli nie będę mógł również wstawić Fifki Mobile. Co inne gry tyczy tak samo dosłownie, ale czekaj, pytacie się, czy to koniec wszystkich twórców na YouTubie? Muszę was tutaj troszkę zaspokoić, to nie koniec wszystkich twórców na YouTubie. Powiem tak, jeżeli masz co najmniej powyżej miliona subskrypcji, nie musisz się tutaj niczym obawiać, bo raczej tacy twórcy będą mogli sobie tutaj spokojnie się z YouTubem dogadać, jeżeli będzie jakaś opcja wykupienia licencji albo czegoś tego typu, to będą mogli to wykonać chyba śmiało, bo mają też odpowiednie kwoty do tego. A jak nie, to pewno YouTube się jakoś z takimi twórcami dużymi dogada, czyli jeżeli masz poniżej miliona subskrypcji, to możesz się czuć w jakimś stopniu oczywiście zagrożony. Ale w sumie najważniejsze pytanie, na jakim stopniu stoimy, albo leżymy, albo jak wam to wytłumaczyć? No to tak, ostatnio jakoś na początku lutego zostało po raz kolejny w Parlamencie Europejskim przegłosowane Akta 2, dokładnie ponad 400 głosów do ponad 200 za Akta 2, także po raz kolejny przegrywamy walkę i jakoś na początku kwietnia albo na końcu marca zostanie kolejne ostateczne głosowanie przeciwko, jak i za Aktą 2, także zobaczymy jak to będzie wyglądać i aktualnie są odbywane na ulicach, raczej w Polsce nie, bo w Polsce się tym nikim nie interesuje, bo raczej więksi twórcy są tutaj zabezpieczeni. Ale mniejsi twórcy powinni się tym zainteresować, ponieważ są odbywane protesty w innych krajach, jak w Niemcach. Są protesty co tydzień z tego, co się orientuję, bo akurat siedzę troszkę w tym temacie. Co tydzień są odbywane protesty w Berlinie i w innych popularnych miastach, na które przychodzi ponad 5, 10, 15, 20, 25 tysięcy osób. Także naprawdę próbują cokolwiek zrobić. Troszkę smutno mi ze strony Polaków, że oni się w ogóle nie angażują w ten temat. Chodzi tutaj o przyszłość internetu, nie tylko jeżeli chodzi o YouTube'a, ale ogólnie o przyszłość internetu. A widzę, że Polacy się w ogóle w to nie angażują, co jest bardzo smutne. Żadnych protestów, ani w ogóle nikt się takiego czegoś nie potrafi zorganizować, ani podjąć. Dosyć słabe ruch ze strony Polaków, no ale dobra, jak widzicie, zaś sąsiednie kraje, takie jak Niemcy bądź Francja, akurat oni byli pierwsi, którzy byli za Aktą 2, ale ludzie naprawdę podpisują, akurat to jest już strona europejska, że podpisują petycję, podpisało aktualnie ponad 5 milionów osób podpisało ją i jakoś się próbują w to angażować, także zachęcam was. W komentarzu będzie podany link do podpisania petycji. Kto jeszcze tego nie zrobi, może to oczywiście zrobić. Kto nie chce, to może czekać na stratę YouTube'a, jak i innych portali, takich jak Snapchat, Instagram, jak już mówiłem, te w sumie główne i Facebook. Także to tak wygląda na aktualny moment. Zobaczymy, jak to będzie się dalej działo, jak mówię. Nie wygląda to zbyt dobrze na razie dla nas. Jak mówiłem, jeszcze pod koniec tego albo na początku następnego miesiąca ma zostać przegłosowane albo jeszcze jakimś cudem, nie wiadomo jakim, zaprzeczone Akta 2, ale raczej będzie przegłosowane. Jeszcze odbywają się w tym momencie protesty, ale co ostatnio się dowiedziałem nowego, to, że głosowanie ma być przyspieszone jeszcze przed ostatecznymi, największymi protestami. Nie wiem, czy w Polsce też ktoś takie coś zorganizuje, ale największe oficjalne protesty
testy odbywają się 23 marca w wszystkich praktycznie większych miastach. Zobaczymy, czy w Polsce też coś zostanie zorganizowane. A z tego, co się dowiedziałem, wszyscy partie polityczne są za tym, żeby przesunąć głosowanie za Akta 2 jeszcze przed oficjalnymi wielkimi protestami, co jest po prostu niebywałe, jak politycy, osoby grubo starsze, decydują, jak będzie wyglądać przyszłość młodych ludzi. To jest po prostu jedna wielka katastrofa, że takie, powiedzmy, starsze osoby decydują o przyszłości młodych ludzi, jak będą mogli się rozwijać dalej, i to jest po prostu... To jest po prostu słabe, że takie osoby chcą jak najszybciej ukrócić wszystko, co my mamy, wszystko, czyli nasz wolny dostęp do internetu, chcą tak po prostu nam zabrać. To jest bardzo słabe i trudno mi jeszcze cokolwiek o tym powiedzieć. Także tak wygląda aktualnie wszystko, jeżeli chodzi o Akta 2. Napiszcie, co wy o tym sądzicie w komentarzu. Dla mnie to jest jedna wielka katastrofa i wszystko wskazuje na to, że za niedługo przegramy walkę. Także jeszcze raz napiszcie, co o tym sądzicie. Nie zapomnijcie tego filmiku udostępnić. Jak będzie coś nowego, wiadomo, to zrobię kolejny odcinek, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, czy uda się im przyspieszyć, czy może nie, czy może uda nam się to wygrać, w co wątpię. I dziękuję wam za oglądanie. Do następnego odcinka. Na razie i cześć.